Jak znaleźć idealnego pracownika? Może powinniśmy zacząć od tego, że idealny pracownik nie istnieje i dobrze znaleźć jak najbardziej dopasowanego do naszych potrzeb. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak pojawia się pomysł, że powinniśmy kogoś do naszej firmy dołączyć, zatrudnić albo mamy wakat? Słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby zastanowić się, co właściwie w naszej branży w tej chwili na rynku się dzieje. Przy dużych organizacjach to sobie sprawdzamy, jakie są fuzje, przejęcia, co w najbliższym czasie, jakie są prognozy, bo może nie potrzebujemy tego pracownika, może potrzebujemy przedefiniować rolę, może on powinien mieć dodatkowe kompetencje, albo już ich wszystkich nie potrzebujemy. Nie róbmy kopiuj wklej, zastanówmy się, gdzie w tej chwili jesteśmy jako firma. Spróbujmy też zrozumieć, czy w naszej organizacji nie zmieniły się rozwiązania, bo może inaczej ułożyły się procesy i zadania osób, które współpracują i teraz ta osoba musi robić coś dodatkowego albo potrzebuje mieć nowe umiejętności, żeby obsłużyć nowych klientów, nowe produkty, nowe zadania albo stawić czoła nowym problemom. I tu przechodzimy do rzeczy najważniejszej, do zrozumienia specyfiki roli, na którą będziemy naszego kandydata rekrutować. Co jest najważniejsze? Przede wszystkim zakres odpowiedzialności i struktura zadań tej osoby. Co będzie sukcesem w roli, co będzie pierwszym wyzwaniem, jakie postawimy jej cele. Bardzo często wypuszczamy ogłoszenie rekrutacyjne, mówiąc, dobra, to zobaczymy, kto przyjdzie i wtedy się zastanowimy, kto ewentualnie będzie nam pasował. To nie jest dobre podejście. Marnujemy czas i swój, i kandydatów. W trakcie zastanawiamy się i szyjemy tą rolę i na koniec mamy coś, no niestety z grubą fastrygą. Także zastanówmy się dokładnie, kogo i do czego będziemy potrzebować. A potem jeszcze nałóżmy na to kontekst interpersonalny. Zastanówmy się, jaka ta osoba ma być, żeby pasować do innych, żeby jej było przyjemnie pracować i żeby inni też odebrali sposób, w jaki ona pracuje, komunikuje się, realizuje powierzone zadania, odebrali właściwie. Co będziemy na poziomie profilu takiej osoby opisywać? No na pewno umiejętności, czyli edukację, doświadczenia, a czasami nawet zdolności koncepcyjne, analityczne, tak? I osobowość. To jest bardzo złożony temat i jeżeli nie wiemy dokładnie, nie mamy narzędzi, jak to badać, jeżeli nie chcemy zlecać tego firmie headhunterskiej na zewnątrz, to wypiszmy sobie 2-3 podstawowe cechy z poziomu energii, sposobu komunikowania się i na tych po prostu rekrutując samodzielnie się skupmy. Jak już wiemy, kogo i po co szukamy, spróbujmy się zastanowić, jakie będą źródła dotarcia do potencjalnych kandydatów. Mówiąc inaczej, gdzie takie osoby przebywają albo gdzie takie osoby szukają pracy. Czy to są jakieś społeczności, czy to są media społecznościowe, czy to są portale rekrutacyjne i tam adresujmy swoje ogłoszenie. Co w takim ogłoszeniu powinno się znaleźć? Oczywiście dobrze jest napisać, kogo i po co rekrutujesz. Następnie, kogo poszukujesz, czyli jakie powinien mieć umiejętności, być może jakie doświadczenia i jaką osobą powinien być, żeby rzeczywiście odnieść w tej roli sukces. Co jest też bardzo ważne, powiedz, co jest niezbędne, a co fajnie by było, gdyby miał, co jest mile widziane. Tak? Jakie nowe umiejętności, kompetencje, doświadczenia mogą wzbogacić Twoją obecną firmę i nie zapomnij też, że to ogłoszenie o pracę to nie jest możliwość aplikowania dla kandydata, to jest również możliwość przedstawienia swojej firmy i zachęcenia kandydata do tego, żeby do Ciebie przyszedł. A zatem powiedz, co oferujesz, ale też kim jesteś. I najlepiej darować sobie takie slogany, lider branży w obszarze XYZ oferuje stabilne
zatrudnienie, wynagrodzenie i narzędzia pracy. Proszę Państwa, to już jest standard. Napiszmy coś o sobie. Jak jesteśmy młodzi i fajni, to jesteśmy młodzi i fajni. Jak jesteśmy dojrzali i poukładani, też super, ludzie tego szukają. Powiedzmy naprawdę, jak u nas jest. Powiedzmy, co jest naszym atrybutem, atutem, dlaczego warto przyjść do nas, do pracy. Czasami jest takie zastanowienie, a jak to się nie wszystkim spodoba? To dobrze, wy nie potrzebujecie wszystkich, potrzebujecie takich, którzy chcą pracować u was i będą mieli z tego korzyść i zostaną na dłużej. Jeżeli oszukacie kogoś na wejściu, to niestety on się dosyć szybko zorientuje, że ta firma jest inna niż w jego wyobrażeniach. Spadnie mu motywacja i w najlepszym wypadku wyjdzie z waszej firmy. Dlaczego w najlepszym? Bo w najgorszym zostanie i będzie zajmował krzesło, a nie będziecie mieli z niego pożytku. Jak już wypuścicie ogłoszenie, to dobrze zastanówcie się, jak będziecie selekcjonować osoby czy CV, które wam spłyną. Czy chcecie w ogóle zobaczyć szeroko, kto zainteresował się taką ofertą? Uprzedzam, to mogą być naprawdę godziny, dni i tygodnie pracy. Czy będzie kilka konkretnych punktów, które na miejscu dyskwalifikują to CV i dopiero, kiedy przejdzie ktoś przez to grube sito, będziecie zapraszać go na rozmowę kwalifikacyjną. Co jest bardzo ważne? Przygotowanie, przygotowanie i jeszcze raz przygotowanie do rozmowy i do zbadania tego, czego od kandydata oczekujemy. I tutaj ja cofnę się jeszcze na chwilę do profilu. Jeżeli wymyślimy sobie, że ta osoba powinna być uczciwa i nie mamy żadnego narzędzia, żeby to zbadać, to oczywiście to zostaje na naszej liście życzeń, ale nie pytajmy o to wprost i nie pytajmy jego znajomych. Zastanówmy się, czy możemy w jakiś sposób sprawdzić te umiejętności, te elementy postawy, te cechy, na których nam szczególnie zależy. Przygotowując się do spotkania, warto przewidzieć odpowiednią ilość czasu i odpowiednie miejsce, a zatem nie pokój przechodni, nie ktoś, gdzie wam ciągle ktoś przerywa, wchodzi, dzwoni telefon albo odbieracie maile. Zawodowi rekruterzy i osoby wyspecjalizowane w tym obszarze w działach HR doskonale to wiedzą, ale kiedy rekrutujemy sami, wydaje nam się, że to jest po prostu rozmowa. Nie. Żadnych miejsc publicznych, McDonald'ów, to się czasem zdarza. Zamknięty pokój, do którego nikt wam nie będzie wchodził. W tej chwili jest bardzo duża oferta również biur coworkowych, gdzie można sobie wynająć pokój na godzinę. Więc po pierwsze zaplanujmy odpowiednią ilość czasu. Jeżeli ktoś planuje odbyć 10 rozmów kwalifikacyjnych, które będą trwały 15 minut, od razu powiem, niech tego nie robi. W 15 minut nie jesteście w stanie nikogo poznać. Rozmowa kwalifikacyjna, która ma coś wnieść, to jest godzina, nawet do półtorej, jeżeli chcecie rzeczywiście poznać człowieka, którego potem rozpatrywać będziecie jako członka waszej organizacji. Zaplanujcie od razu ilość spotkań, bo być może pierwsze spotkania będą miały charakter ogólny i na nich dowiecie się pewnych rzeczy. Przedstawicie też ramowe warunki. Jeżeli nie przedstawiliście budżetu w ofercie, a to zdarza się już coraz częściej i oczekiwanie pracowników jest, że tak właśnie będzie, to koniecznie powiedzcie o tym na pierwszym spotkaniu, gdyż jeśli nie jesteście z kandydatem w tych samych widełkach oczekiwań i możliwości, po prostu stracicie swój i jego czas. Czasami czeka się ze złożeniem oferty do ostatniego etapu, i nie wiedząc, kto dokładnie jest i ile można mu zapłacić. Proszę Państwa, to jest bardzo zła praktyka. Podajmy widełki i uczulmy, że finalna oferta zależna będzie od tego, jak jesteśmy do roli dopasowani, ile nakładów, inwestycji na rozwój należy jeszcze ponieść, abyśmy byli w pełni sprawni i jakie są możliwości dalszego zarobkowania. Przemyśl pytania i narzędzia, których użyjesz, żeby zbadać oczekiwane możliwości. Jakie to mogą być pytania? Proszę Państwa, bardzo często, kiedy interesują nas konkretne umiejętności pracownika, mamy w zwyczaju pytać, czy Pan potrafi, czy Pan się zajmował. To są pytania, których nic się nie dowiadujemy, oprócz tego, co kandydat sam myśli o sobie albo jak zgaduje, że my byśmy chcieli usłyszeć, zakładając, że ważną, istotną kompetencją byłoby rozwiązywanie problemów. Zapytanie mnie, czy spotyka Pani problemy? Ja mogę odpowiedzieć tak, mogę odpowiedzieć nie. Żadna odpowiedź nic wam nie daje, bo nie nawet by mnie bardziej martwiło niż tak, bo to znaczy, że być może ja nie mam tej uważności. Jak zatem pytać?
Chciałabym tym z Państwa, którzy nie zajmują się na co dzień rekrutacją, przedstawić narzędzie. Ono nazywa się STAR. Sytuacja, akcja i rezultat. Jak to brzmi? Droga Pani Karino, proszę powiedzieć mi o sytuacji, w której napotkała Pani złożony problem. Jak Pani go rozwiązała? Jakie konkretne działania Pani podjęła? Jaki był ich rezultat? I czy dzisiaj z perspektywy czasu zachowałaby się Pani podobnie? Czy być może ma Pani jakieś alternatywy? Co jest ważne? I to, że dowiadujemy się z działania, jak konkretnie ktoś pracuje i nie oceniamy tego, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Patrzymy, jak myśli i zastanawiamy się, na ile to sprawdziłoby się w naszej organizacji. Sprawdzamy też, czy kandydat ma elastyczność, czy ma refleksję i jakby podszedł do tego dzisiaj. A zatem pytajcie o konkretne sytuacje, o konkretne rozwiązania, o fakty z historii. Niech Was nie zmyli doświadczenie, to się nie równa wiedzy i umiejętnościom. Są nawet takie żarty, wiecie, proszę Państwa, że mądrość przychodzi z wiekiem, ale trzeba uważać, bo czasem wiek przychodzi sam i to się rzeczywiście zdarza. Czasem też mamy doświadczenia, które uczą nas niedobrych rzeczy i potem musimy się ich oduczyć. A zatem schodźmy niżej do czynności, do działań i spróbujmy zrozumieć tok rozumowania oraz warunki ograniczające bądź wspierające tego człowieka w danej sytuacji. Bo jeżeli ktoś nie mógł zachować się tak, jak tego oczekujemy, to nie znaczy, że on nigdy tego robił nie będzie. A jeżeli był wspierany, motywowany, kontrolowany, bodźcowany i musiał zachować się tak, jak tego oczekujemy, to też nie mamy gwarancji, że on dzisiaj zrobi dokładnie tak samo. Także pochylmy się nad tym, wypiszmy sobie te pytania i zadajmy je, łatwiej nam będzie porównać kandydatów. Oczywiście możemy jeszcze dawać różnego rodzaju testy analityczne, werbalne, kognitywne, ale naprawdę musimy wiedzieć, jakiego poziomu wyniku oczekujemy i do czego on nam będzie służył. Bardzo często szukamy kandydatów najlepszych. Oczywiście, najlepszy to jest najbardziej dopasowany, ja powtarzam to, nie najlepszy ze wszystkich możliwych. Bardzo wysoka inteligencja, bardzo wysokie kompetencje, bardzo wysoka energia mogą być bardzo trudne do zarządzania i kosztowne. Jeżeli spotkacie taki talent, to pytanie jest, czy macie dla niego ofertę i czy rzeczywiście wasze codzienne zadania to jest aż taki rocket science, żeby utrzymać jego motywację i w pełni wykorzystać potencjał. Także zastanówcie się nad tym dobrze. Jak pytać o motywację i o wartości? Oczywiście można wprost, jakie są Pana wartości albo co Pana motywuje. Można też inaczej, pytając na przykład o autorytet. Kto jest Pana, Pani autorytetem i uwaga, koniecznie z doprecyzowaniem, dlaczego? Wielkim zaskoczeniem było dla mnie kiedyś informacja, którą uzyskałam od kandydata, kiedy rozmawialiśmy o tym dłużej, na temat autorytetu właśnie. Zapytany o niego odpowiedział Jan Paweł II. I wszystkim wydaje się, że wiemy dlaczego, bo wielkim człowiekiem był. Otóż okazało się, że głównym motywatorem, głównym aspektem tej roli, którą on tak bardzo podziwiał, było to, że wszyscy się nim zachwycali. Także mogą to być zupełnie inne wartości, niż nam się wydaje i bardzo to jest ważne, nie przyczepiajmy własnych etykietek. Zapytajmy o ulubione zadania. Te, kiedy czas płynie najszybciej, te, które są dla nas najprzyjemniejsze. Zapytajmy o idealnego szefa i o takiego szefa, którego nigdy nie chciałbym mieć. Ludzie nam powiedzą, czego nie znoszą, czego potrzebują. Zapytajmy o to, co powiedzieliby o nich ich pracownicy, współpracownicy, może podwładni, może właśnie przełożony. Te przymiotniki określą nam trochę sposób, w jaki kształtują relacje te osoby, ale też jak są postrzegane. I zapewne, jakie zachowania na to wpłynęły. Zastanówmy się też, jakie decyzje będzie podejmować osoba w danej roli, bo złożoność pracy, złożoność koncepcyjna, złożoność decyzyjna jest niezwykle istotnym wymiarem. I jak to sprawdzić? No oczywiście są bardzo profesjonalne testy. My ich na co dzień używamy, rekrutując najwyższą kadrę menedżerską, ale tak na co dzień, na prostych, specjalistycznych stanowiskach wystarczy zapytać kandydata, co uwzględniłby Pan, planując rozwiązanie X, jakie kryteria wziąłby Pan pod uwagę, z kim by Pan konsultował, jak Pan poprowadziłby dokładnie taką rozmowę, projekt. Można też zapytać o doświadczenia z przeszłości. To, co jest bardzo ważne, to słuchajcie, nie pytać o bzdury,
o których sami nie wiemy, co z tym zrobimy. 115 zastosowań długopisu. Super. To podobno bada kreatywność. A wy wiecie jak? Potraficie sprawdzić, jaka jest rozpiętość proponowanych rozwiązań, jak szybko pojawiają się w czasie, czy są zbliżone, czy są lateralne i pojawiają się z różnych obszarów koncepcyjnych? Jeśli nie potraficie zrobić użytku z odpowiedzi, nie pytajcie. Bardzo dobrze jest zadawać takie pytania, z których po pierwsze chcemy usłyszeć odpowiedź, po drugie będziemy umieli ją zinterpretować. Jak jesteśmy przy pytaniach, to jeszcze dosyć ważna rzecz, to jest szereg pytań, o których nie wolno Wam zadać. I tutaj oczywiście wszelkie kwestie osobiste, plany życiowe związane z obszarem osobistym. No, jest cała lista takich pytań i można je wygooglować albo zobaczyć tutaj. Warto też na koniec podziękować kandydatowi, ustalić następne kroki, które będą w tym procesie, dodatkowe decyzje, być może dodatkowe spotkania i elegancko się pożegnać. To, co jest absolutnie niezbędne na koniec, to informacja zwrotna. Po pierwsze, czy został zakwalifikowany do dalszego procesu, bądź możemy mu zaproponować pracę, czy dziękujemy mu na tym etapie. I to, do czego ja zachęcam, to żeby wesprzeć kandydatów, zwłaszcza jeśli o to proszą, z odpowiedzią, czego zabrakło, czego mogłoby być więcej, co zdecydowało o tym, że został zaproszony do dalszej współpracy inny kandydat. Ludzie naprawdę się uczą i mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy będziemy dla nich lustrem.